Cześć, siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy oglądali TikToki najlepsze z Energylandii i to będzie już część chyba trzecia, więc następną zrobię dopiero za jakiś czas, żeby się tych TikToków zdążyło nazbierać, ponieważ nie chcę oglądać w kółko jednego i tego samego, a mam nadzieję, że coś dobrego dla mnie zrobicie, więc jeżeli jedziecie do Energylandii lub byliście i macie jakieś materiały, to wrzućcie TikToka, bo może go obejrzę, ocenię, coś o nim powiem, więc możecie się wtedy znaleźć na odcinku moi drodzy. Na samym początku zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo filmy dodaję we wtorki, czwartki i sobotę. TikToki TikTokami, ale moi drodzy, Fotel Diablo, który jest już ze mną ponad miesiąc, sprawuje się znakomicie. Jeżeli ty chciałbyś sobie zakupić taki fotel, to odsyłam cię do linków u samej góry w opisie i pamiętajcie, że Fotele Diablo to najlepsze fotele gamingowe na świecie. Pierwszy TikTok już przed nami, ciemne strony Energylandii. Zobaczmy, co tutaj dla nas przygotowali, jakie tematy poruszą. Zaczniemy sobie nieco inaczej. Słaby dojazd, za mało autobusów, pociągów, jak na tyle osób podróżujących. Nigdy nie jechałem autobusem lub pociągiem. Nie trzeba daleko szukać, bo możecie moi drodzy zobaczyć sobie na inny park rozrywki, który znajduje się właśnie w Zatorze i tam nie ma żadnych autobusów, a Energylandia ma te autobusy. Są z Katowic, z Krakowa, nie wiem skąd jeszcze, więc nie będę mówił, ale wydaje mi się, że mimo wszystko na standardy polskie naprawdę sobie dobrze z tym radzą. Jedźmy dalej. Zobaczcie, teraz macie gościa z pokazów z Energylandii, z pokazów Extreme. I powiem wam tak, nie ma co ich dzielić, nie ma co mówić, że ktokolwiek jest lepszy. Tam wszyscy są po prostu na takim poziomie, są naprawdę wszyscy mega zajawkowi. No wow, uwielbiam ich po prostu oglądać. Niesamowici ludzie, przepięknie sobie radzą ze wszystkim. Talent. Energylandia outfit. Guys, jak wbijecie tutaj 2000 łapek, a wiem, że nie wbijecie, ale was nie podpuszczam, to kupuję taki outfit, biorę te maskotki, tu jest jedna maskotka i plecak z Energusiem i tak będę chodził po mieście. Challenge accept. Do Energylandii znów. Na 400 koni, 9 za dużo TikToka. A w te twoje oczy, w nich gubiłam się nieraz. Twoje oczy, ach zielone oczy, to był. Nie mam, niebieskie. Byliśmy przez chwilę na zjeżdżalni i Natalia wyszła całkiem korzystnie. Byliśmy przez... I Jezus, ten TikTok jest dobry. O, sztuczki magiczne w Energylandii, tego nie widziałem. A, tylko jest jedna. Szkoda. Co się stało? No, powiem. Dzień. Nie, Aztek. Ja nawet jak na to patrzę, to mi się chce wymiotować. Ja wiem, Marin plus Energylandia. Połączenie idealne. Ej, ale nie testowałem tego. Ogólnie jak byłem mały, to miałem straszną chorobę lokomocyjną, że zawsze brałem Aviomarin lub robiłem jakieś inne rzeczy w samochodzie, żeby mi się nie chciało wymiotować. Aczkolwiek nigdy mi się nie chciało na rollercoasterach, bo oczywiście poza Aztekiem, Space Gunem czy ławeczką. Ale Aviomarin przetestować i może jakbym poszedł na Azteka, to by mi się nie chciało wymiotować? O, sprawdzanie lifehacków w Energylandii! To by mogło być dobre. O, kolejne pokazy! Ten pan był... Mam talent i dostał się do finału. Oglądałem, kibicowałem, niestety nie wygrał, chyba miał drugie miejsce. Mogę się trochę mylić, bo może drugie, może trzecie. Wiem, że był w finałach. Ale był kozak, zawsze mu kibicowałem i mi się podobały jego występy. Matko Boska, zjechałam tym i żyję. Matko Boska, ja tym zjechałem tyle razy i też żyję. Oktoberfest Energylandii, moi drodzy, był lub jest jeszcze, chyba się już kończę. Niestety nie było z Oktoberfestu filmu, ponieważ co miałem testować, to jedzenie czy piwo? Myślałem nad testem piwa, bo nawet pisaliście mi w komentarzach i nad tym się tak naprawdę mocno zastanawiałem, ale w końcu doszedłem do wniosku, że nie będę robił takiego filmu. A kto był z was, to napiszcie mi w komentarzu, czy jedliście tam tą kiełbaskę z grilla, czy nie. Oceniać wszystkie atrakcje, chodźcie. Dobrze, za mną, oceniamy wszystkie atrakcje. Razem z Nadią wyszłyśmy z RMF-a, nasza ocena 7 na 10, no, tak? Dobrze, okej, okay, zgadzam się. Może tak wygląda RMF, taki zieloniutki. To nie jest RMF, ty pokazujesz Speed Water Coastera. Formułka? No to formuła też 7. No dobra, 8, okej. Okay. Polecam 10 na 10.
Zadr 11 na 10. Skali brakło, trzeba było zacząć o jedną ocenę niżej i to by było łatwiej. Chyba 7,5, więcej niż Dragon? To jest jakieś 5 bym dał, ale okej. Każdy ma swoje zdanie oczywiście. To jest Oktoberfest. Jestem teraz, mam 4 piwa. Zrobię chyba ten test. Jak już jedziecie, to starajcie się nie w weekendy. A wtedy najgorszą rzeczą, wiadomo, jest stanie w kolejce. To zdecydowanie na wielki minus. Nie zgodzę się z tym. Słuchajcie, bo Jezus, ten temat trzeba poruszyć, bo tyle osób mi pisze na Instagramie, tyle osób się mnie pyta i pisze w komentarzach, kiedy warto jechać do Neczland. Nie ma czegoś takiego, że w weekend jest więcej ludzi. Kto obserwuje mnie na Instagramie, to widzi, że to nie jest prawda. W poniedziałek jest mało ludzi, we wtorek jest mało ludzi. Nie! Czasami się spotkałem z tym, że wtorek lub w środę było naprawdę mega dużo ludzi. Od czego to zależy? Jeżeli następny dzień ma padać, to wiadomo, z tych dwóch dni się ludzie jakby zbierą, przyjeżdżają w jeden. Z weekendami jest różnie. Najlepiej moim zdaniem jechać, jeżeli trochę ma padać. Na przykład, wiecie, pokazuję wam nieraz na pogodzie opady od 10 do 12:40%. Zapala wam się lampka, będzie mniej ludzi, jedziemy i wtedy faktycznie jest mniej ludzi, a czasami jest tak, że pokazuje w zatorze, że ma padać, a w ogóle nie pada, a nawet jak tam popada tą godzinkę, to się nic nie stanie, bo można to spokojnie przeczekać, a później jak nie ma ludzi, to się zarąbiście korzysta z kolejek, dlatego nie słuchajcie jakichś ludzi na TikToku czy coś, zawsze patrzcie tak, jeżeli dzień wcześniej, znaczy jeżeli jedziecie dzień przed deszczami, które jeszcze jak trwają długo, to już w ogóle nie jedźcie, lub dzień po deszczu, to liczcie się z tym, że będzie dużo ludzi. Dobra, ta dziewczyna ma jeszcze lepsze miny na zaczęć niż Dawid. Chyba muszę... To nieważne, nie będę nic mówił. Ale tak to wygląda przezabawnie. Popatrzcie. Siedzisz sobie jest na jest kilka takich klozecie stanowisk, jak u pani, no tak, kosmetyczki, u pani, tak, podolog. Znajdziecie, tak się wodą leje. To nie jest w Energylandii. Źle utagowaliście. Czemu mi się to pokazało? Czemu ktoś tutaj dał taga Energylandia? Dlaczego ty... Nie chcę czytać tej nazwy, ale dlaczego dodajesz hashtagi Energylandii? Dlaczego mi to robisz? Masakra! Co to jest? Chyba wolę te cytaty z tego pokoju, niż jak gościu przez 10 sekund... Tak robi. Normalny rzeź jest. Kolejne cytaty. Super. Naprawdę się cieszę, że dodajesz hashtag Energylandia. What? Jak wam pozwolili tym nagrywać? Co? Można w ręce trzymać? Chyba, że przemycili pod bluzą. Tak też mogli. Traktory se dodał. Kurde, pan rolnik. No i dobra. Fajnie. Co to jest? Czemu ty znowu tu jesteś? To znowu się gdzie indziej drapie po tej głowie. Ja pierdzielę. Ten TikTok jest walnięty. Dość. Nie każcie mi tego oglądać. Proszę was. Obejrzałem za dużo TikToków. Moja głowa boli. Bardziej niż po rollercoasterach. Dziękuję za oglądanie. Cześć.